piątku się trochę burza roztoczyła. Jest to oryginalny dziennik wojenny pochodzący z ostatniego okresu II wojny światowej, który zawiera praktycznie co się działo w te ostatnie dni, ostatnie miesiące, i jest to dar od niemieckich chrześcijan dla polskich chrześcijan, to znaczy od Quedlinburga, który również w tamtym roku obchodzili 1100-letnią rocznicę ich powstania jako Loży Chrześcijańskiej oraz z okazji 100-letniej rocznicy powstania państwa polskiego. Jest to dar, zwrot, jak to interpretuje praktycznie tak, aby to, co wszystko tam zostanie wydobyte, zostało swoim zwrócone, swoim prawowitym właścicielom zwrócone, a resztę przyczyniła się dla dobra Polski, dla dobra polskich chrześcijan, tak aby to wpłynęło na wyrównanie poziomu życia wszystkich chrześcijan w Europie. Dziennik ma ponad 500 stron i są szczegółowo opisane te akcje chowania tych wszystkich depozytów. To znaczy w sumie jest to 11 lokalizacji oraz inne takie detale związane właśnie z ostatnimi dniami II wojny światowej. Ta autentyczność tego dziennika wojennego jest w Niemczech przez parę instytucji jest potwierdzona. Jest również potwierdzone to, że te opisywane depozyty, które tam są, istniały i do dnia dzisiejszego nie zostały odnalezione. Tak jak żeśmy wspominali, są to depozyty w formie złota, depozyty w formie obrazów, dzieł sztuki, najlepszych, najcenniejszych artystów. Są to skrzynie pochodzące z Polizeiprezydium z Wrocławia. Są to depozyty w formie sztab złota. No, 11 skrytek zostało tam opisane dokładnie. Bo naszą misją było to zgłosić to w odpowiednim momencie, a tym odpowiednim momentem właśnie było to święto Quedlinburga, 1100-lecie rocznica i rocznica w Polsce w tamtym roku, obchody stulecia powstania Wolnego Państwa Polskiego. I na tą okoliczność, krótko przed tym terminem, dokonaliśmy tego zgłoszenia. Już rok wcześniej, to znaczy od stycznia tamtego roku, przygotowywaliśmy wszystkie odpowiednie organy naszego kraju, że takie coś będzie, że to zgłoszenie nastąpi, i w tym celu też odbyliśmy parę spotkań. To jest część tego, ten pociąg egzystował, ale to jest część tego, to jest tak. Naszą misją było też jednocześnie zgłoszenie to w tym terminie, ale również dopilnować, aby ktoś inny z tego nie skorzystał. Nie? Jedna lokalizacja znajduje się tutaj na Opolszczyźnie i 10 lokalizacji na Dolnym Śląsku. W tym celu chcielibyśmy właśnie stworzyć spółkę akcyjną, która miałaby na celu, jeżeli istnieją spółki akcyjne poszukujące skarbów na całym świecie, to dlaczego nie miałaby też powstać u nas? Powstanie w Polsce taka spółka akcyjna, która zajmie się właśnie pod ścisłym nadzorem organów państwowych, która zajmie się wydobyciem tym, ale jednocześnie korzystając z naszych fachowców tutaj w kraju, chcielibyśmy też odkryć te różne inne depozyty, które są też na podstawie zeznań świadków zgłaszane do Ministerstwa Kultury. Koparki do wiercenia, trzeba rzekę przesunąć i to naprawdę tak, to tym głównym celem było chowanie tego tak, żeby odkrycie było tylko możliwe pod ogromnym zaawansowaniu czasowym, bardzo pracochłonne i kapitałochłonne. Tylko tak może być to odkryte i wydobyte. To też ogromne pieniądze. Nie? W milionach. No. Jest to też bardzo głęboko i nie? W dzienniku jest bardzo dokładnie opisane miejsce, sposób schowania tego, zabezpieczenia, przykrycia jeszcze, zalesienia tego wszystkich tych terenów. Jest to bardzo dokładnie opisane, tak. Każda z tych lokalizacji. No właśnie czekamy jakąkolwiek odpowiedź ze strony władz, co mamy robić. Kiedy to zostało ogłoszone? Proszę? Kiedy to zostało ogłoszone? 16 października 2018 roku, krótko przed naszym świętem 11.11. Jako forma właśnie tego daru, tego zwrotu. Nie, na tą okoliczność. Czyli od tego momentu nie mają pewności. Od tego momentu nie mam. Tak jak wcześniej żeśmy się zgłaszali do odpowiednich organów, to w ciągu 30 dni były znakomite odpowiedzi, również od prezydenta żeśmy otrzymali odpowiedź. Tak teraz po tym oficjalnym zgłoszeniu, o którym żeśmy mówili, no do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej odpowiedzi. Nie? A chcielibyśmy się tym po prostu zająć, aby jak najszybciej te dobra
częściowo zostało swoim pierwotnym właścicielom zwrócone, a reszta, aby przyczyniła się właśnie do poprawy sytuacji naszych chrześcijan, do wyrównania tego poziomu życia naszych chrześcijan i chrześcijan zachodnich. Nie?